Cześć. Jak wykonać półsłupek i oczko ścisłe? Półsłupek wykonujemy bez narzutów. Wbijamy szydełko w słupek poprzedniego rzędu lub oczko łańcuszka. Przeciągamy. Mamy na szydełku dwa oczka. Przerabiamy je. Jak zawsze dwie razy przerabiamy. Bez żadnego nawijania przerabiamy. Dwa razy. To jest półsłupek. Oczko ścisłe jest bardzo podobne. Wkuwamy tak samo, bez żadnego nawijania, z tym, że przerabiamy teraz w ten sposób. Tak powstaje oczko ścisłe. Tutaj mamy oczka ścisłe, a tutaj półsłupki. Dziękuję.